Dzień dobry, witam w niedzielę. Wy zapewne się obsztyngalacie, a ja się będę obsztyngalał za chwilę, bo dzisiaj zrobię sobie klatkę, obieszoną klatkę. Miałem robić wczoraj co prawda trening, ale wczoraj byliśmy na szkoleniu z rudym okularnikiem łysym, więc dzisiaj sobie coś powyciskamy. Wersja RAW, ROW, wysoka objętość, 8 serii, 8 ruchów, wolniejsze tempo, przyzwyczajenie do ciężaru. Oczywiście nie jest to żadna zapowiedź tego, że ja będę znowu ciulał ciężary, ale jak już się przyjdę poruszać, to chciałbym się troszeczkę pousztywniać. A w międzyczasie powiem wam ciekawą historię na temat pewnego człowieka, który to chciał mnie nawrócić ostatnio. Zanim zacznę trening, to jeszcze sobie poczekam, aż zejdzie do 18 stopni klima, bo inaczej to się nie da trenować. A tu patrzcie, jakieś kurwikłaki chyba wylały amoniak i będziemy robić dochodzenie. Pani na zajęcia jogi, bo jak wiecie, poszerzam swoją działalność. Będę prowadził teraz też jogę. Czy tam jogi? Miś jogi? Będę miś jogi teraz. O, tak. Nie wiem, czy to jest muzyka NCS. Chyba będzie trzeba wyrzucić. Włączyć jakieś smutne NCS-y. Słyszycie, co tam leci? It's dangerous! A pamiętacie, co się ostatnio stało, kiedy chodziłem na bosaka po siłowni? O, ale to już jest oznaka, że zaczyna się Master Roshi sezon, czyli słoneczko i na bosaka na siłowni. Fajny mam plan, nie? Banner fajny. Nie nagrywaj mnie. Banner nagrywałem.
Dobra, zrobimy sobie trzy takie seryjki wstępnie do zwykłego wyciskania, żeby się ustabilizować. Wąs, 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 wąs. Pierdolą mi zarabianie na bank. Sześć serii zrobię, sprawdzam tego, zrobiłem 3, czy to będzie pierwsza z 6 serii, 8 powtórzeń, raczej duże ciężary tu nie będą lecieć. Trzecia na 90, czwarta na setce i potem jeszcze zejdę z obciążenia, więcej nie ma co dawać. Osiem strzałów, ale niewykluczone, że po 6 odłożę. No, spróbujemy.
powiedzieć tak na styk wyliczone, nie? Zrobię sobie jedne dipsy i opowiem wam historię w ramach przestrogi, z jakich metod teraz korzystają różne sekty, żeby zwabić was w swoje sidła. Nie zajebę tu nic. Słuchajcie, historia prawdziwa. Zapewne wielu z was spotkało się z natrętami, którzy próbują przekabacić was do wstąpienia do jakiejś sekty i również mnie to spotkało. O ile spotykam ludzi, którzy mają różne wyznania, różne religie, różne wiary, różne wierzenia, którzy są normalni i nie naciskają niczego na siłę, tak spotkałem się teraz z czymś nowym, mianowicie z podejściem nie na wnuczka, a na złodzieja klocków. Historia jest o tyle ciekawa, że nie skojarzyłem wcześniej sytuacji z gościem. Później przypomniał mi o nim Abdul. Mianowicie kiedyś przyjechał do mnie typ takim zgnitym golfem, chyba trójką w kombiku, i zapytał, czy ja tutaj robię blacharkę, żeby mu zrobić błotnik. Ja mówię, że taki błotnik kupi za 30 zł w kolorze i go zmienimy na miejscu, to po prostu z dobrego serca mówię, zmienię mu to, tak? No to miał przyjechać, no i nie odzywał się rok. Wziął sobie mój inny telefon, nie odzywał się rok. Po czym po roku chyba przyjechał, jak Abdul tu robił z audycją. Ja już pojechałem i potem Abdul mi pisze wieczorem, że co to był kurwa za typ, musiałem go wyjebać z warsztatu, był pierdolnięty jakiś. To mu pomóż, to mu zrób, zaczął jakieś głupie gadki. Ja mówię, no kurwa, no nie wiem, no jakiś odklejeniec, nie? Ale dobra, nie było tematu. Po czym kilka miesięcy później pojechałem na szkolenie, nie pamiętam gdzie to szkolenie, ale dosyć daleko to szkolenie, bo na dwa dni zostawałem z sobą. I chłopaki mówili, że na sekcję przyszedł gość, który powiedział: powiedzcie Grzechowi, żeby nie chodził po dachach na ulicy Równej. Kurwa, ja po dachach, rozumiecie, nie? I oni to powiedzieli, ja mówię, znowu jakieś odklejenie się tu trafił, bo kurwa coraz częściej takich spotykam. No i ze dwa dni temu dostaję na Messengerze wiadomość w folderze inne. Kiedy zamierzasz oddać klocki AT? No i ja zgłupiałem i mówię: klocki AT, mówię, chcesz jakieś kupić, może potrzebujesz, mówię, coś ci pomóc, mnie wpadnij, to ci pomogę, mam tu jakieś klocki, jakieś TRW, jakieś te, tylko do jakiego samochodu? A on zaczął gadkę typu, zresztą ja wam to pokażę, oczywiście nie chcę się tego przewijać, ale mniej więcej chodziło o to, że gość mi zasugerował, że znamy się z kongresu dla świadków Jehowy. What the fuck? Że widzi mnie na dachach, gdzie skakałem koło jakiegoś kurwa seminarium, czy jakoś tak to odebrałem, i że na pewno znam jakiegoś Mirka i jakąś kurwa Anię, nie? No i że ojciec sprzedał jego kluczyk od samochodu i że ja mu zajebałem klocki AT. Gdzie ja mu na to, że ja tu mam zestawów kurwa klocków, zacisków za 8 koła różnych, po co mi jego dwa klocki kurwa AT? I w końcu doszło do tego, że skumałem, że on nie żartuje i że nazywa mnie złodziejem, że ukradłem mu dwa klocki AT, nie wiem, za 100 zł, nie? Powiedziałem, żeby przyszedł, znalazł te klocki, a jak nie znajdzie tych klocków, to normalnie wyłapie na pizdę. Zresztą to sobie poczytacie za chwilę. Kiedy już skumałem, że on faktycznie nazywa mnie złodziejem. Ale po czym rozmowa przeniosła się na tryb Boga, czyli linki do Biblii, jakieś wersety potem były, jakieś coś. Już mówię, dobra, napisałem gościowi, że po prostu mi jest to obojętne, jakiego on jest wyznania, że liścia i tak wyłapie przy najbliższej okazji, i go po prostu zablokowałem. Także uważajcie, bo nawet w takiej sytuacji będą chcieli was przekabacić. Bez względu na to, jaka to jest wiara, czy jakie to jest ugrupowanie polityczne, oni już mają swoje sposoby. Tyle z treningu i słowa na niedzielę.